Strix. Zakładam, że słychać nas i widać poprawnie, bo nikt jeszcze nic na czacie nie zgłosił. Jest, cześć. Dobra, jeszcze jakbyście dali znać, tak dla pewności. Widać i słychać. Super, świetnie, bardzo się cieszę. Razem z nami jest dzisiaj Masza Zabrocka, która poprowadzi dzisiejszy webinar i opowie o metaversum e-commerce. Cześć, Masza. Dzień dobry. Zanim oddam głos Maszy, jeszcze kilka kwestii organizacyjnych. Czym jest Commerce Space? Commerce Space to cykl wydarzeń, które są skierowane do e-commerce menadżerów, właścicieli e-sklepów, specjalistów UX, UI, merchantów, dostawców usług, wszystkich, którzy pracują w branży handlu elektronicznego, ale także dla wszystkich, którzy po prostu tą tematyką się interesują. Organizatorami cyklu jesteśmy my, czyli Strix, krakowska agencja, która zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów e-commerce. A partnerami naszego cyklu są Izba Gospodarki Elektronicznej i magazyn e-commerce w praktyce. Jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy webinar, to króciutko o przebiegu. Na początku Masza zaprezentuje swoją prezentację. Potrwa to około 1,5 godziny. Na samym końcu przewidziałyśmy także troszeczkę czasu na sesję Q&A, pytanie i odpowiedzi. I pytania będziecie mogli zadawać w prawym dolnym rogu w oknie czatu. Kiedy przejdziemy do tej sesji Q&A, ja zmienię tryb na tryb Q&A, poinformuję oczywiście wszystkich o tym, będę prosiła, żeby zadawać te pytania w trybie Q&A. Webinar będzie nagrywany. I link do nagrania prześlemy po wydarzeniu. Jeżeli tak, nagranie będzie dostępne właśnie przed sekundą o tym powiedziałam. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, również organizacyjne, techniczne, w trakcie webinaru, ja cały czas będę dostępna, piszcie na czacie. W zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, więc myślę, że mogę już oddać głos Maszy. Możemy włączyć prezentację. Masza, halo, czy jesteś z nami? Na rozgrzewkę mamy małe problemy techniczne z Maszą, więc ja pozwolę sobie do niej zadzwonić i poprosimy o 5 minutek cierpliwości. Nie? Halo, halo, Masza, jesteś z nami? Dzień dobry, wróciłam. Czy wrócił mnie Click Meeting? Tak, wrócił cię Click Meeting. To. Jesteśmy. Wszyscy na ciebie czekaliśmy, także możesz odpalać prezentację i przechodzimy do webinaru. Przedstawię się tylko. Dzień dobry. Nazywam się Masza Zabrocka i na co dzień dbam o zaplecze strategiczne w dziale UX agencji Strix. W Strixie wspieramy biznes w cyfrowej transformacji, szczególnie w obszarze e-commerce, co pewnie wiecie. I dziś chciałam z wami zajrzeć w przyszłość internetu. Czyli startujemy z naszą prezentacją. Dajcie mi minutę, włączę się na full screen. Nasze spotkanie nazywa się The Future is Now, Metacommerce. I podczas tej 1,5 godziny postaram się przeprowadzić was przez zjawiska metawersalne, osadzić je w przyszłości, przyjrzeć się temu, co wpływa na ich rozwój i omówić prognozy, w jakim kierunku będzie zmierzał metavers. Rozgośćmy się. Chciałabym sprawdzić na dzień dobry, ile informacji do tej pory do was dotarło i z czym kojarzą się wam te pojęcia. AirCloud, Magicverse, Mirrorworld, Special Web i Digital Twin. Jeżeli możecie napisać jakieś słowa klucze na czacie, bardzo by nam to pomogło i sprawdzimy, czy ten obszar jest w ogóle w jakikolwiek sposób wam znany, czy do was dociera, czy przekazy linkują z wami. Się z nami, czym kojarzą się, z czym kojarzą wam się te pojęcia? Pojawiają nam się pierwsze odpowiedzi na czacie.
Cyfrowe bliźniaki to odpowiedniki materialnych rzeczy w świecie digital, wirtualny świat, świat lustra. Interaktywne doznania jak w realu, chyba o to chodziło. O, ktoś napisał Black Mirror. Super, czyli nie jest to terra incognita dla Was. W takim razie o jeden level trudniejsze zadanie. Spróbujmy proszę wytłumaczyć pojęcia, na przykład metavers albo metaversum. Przygotować jakąś taką definicję, jakbyście mieli wytłumaczyć te zależności komuś, kto jest nietechniczny na przykład. Znowu mamy wirtualną rzeczywistość i Aleksandra napisała, że lustrzany świat to świat ciągły, nieprzerywalny, w którym można pracować, uczyć się i relaksować. Ktoś chyba podejmuje się próby wytłumaczenia pojęcia metaversum. Widzę, że ktoś coś pisze, więc dajmy mu jeszcze może minutkę. Patryk napisał, że Metaverse to digitalowy świat, za pomocą którego poprzez własny awatar można eksplorować jak świat rzeczywisty. Brzmi przygodowo. Jestem bardzo ciekawa, jak wasze spojrzenie na ten temat będzie się zmieniać wraz z tokiem naszego spotkania. Mamy jeszcze jedną definicję. Cyfrowe odbicie rzeczywistości, w której możemy funkcjonować bez wychodzenia z domu, napisała Marlena. I jeszcze Monika pisze, rozszerzenie świata rzeczywistego o elementy wirtualne, nieskończoność światów wirtualnych połączonych w jedność. Tak, ta ostatnia definicja taka fraktalowa. Już sobie wyobraziłam tą autostradę w kosmos, digitalowy. Super, dobra, lecimy dalej. Niedawno Mark Zuckerberg przeprowadził konferencję prasową, podczas której odpalił swój projekt Meta. Ale uczestniczyło w niej zaledwie 20 tysięcy widzów. I prasa dosyć ironicznie komentowała, że nikt nie czeka na to, co powie Mark, bo pewnie nikt nie ogarnia. Dlatego chciałabym, żeby po naszym spotkaniu większość z Was jednak ogarniała. Na przykład to, czym jest metaversum, a czym nie jest. Jakie są zasoby potrzebne do kreowania tego świata i jego rozwoju. Żebyśmy zrozumieli efekty długofalowych zmian, które zachodzą w świecie cyfrowym już dziś. I postaram się też przybliżyć Wam praktyki UX w e-commerce, które wykorzystują najpopularniejsze metatrendy. Kojarzycie może te dwie okładki? Obydwie te publikacje są z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku. I to właśnie w nich pojawiły się terminy, którymi dzisiaj operujemy. W 1988 termin metauniversum został użyty po raz pierwszy w publikacji Krótka historia czasu Stephena Hawkinga i dla astrofizyka była to przestrzeń, która stanowiła złudzenie wynikające z zakrzywienia czasoprzestrzeni, taka iluzja rzeczywistości i wymiennie używał też pojęcia metauniversum. 4 lata później określenie metavers pojawiło się w fantastyce naukowej, a dokładniej w Śnieżycy Nila Stephensona. W książce bohaterowie używali metaversu, żeby się znieczulić. Kiedy ich życie było nie do zniesienia, zakładali specjalne gogle, by uciekać właśnie w cyfrowy wszechświat. I to pojęcie miało w sobie zaszyty taki komponent mocno emocjonalny, było czymś na kształt zmaterializowanego mechanizmu ucieczki. W 2021, to już chyba parę razy powtórzyłam, Mark Zuckerberg zapowiedział, że w 5 lat zatrudni w Europie 10 tysięcy specjalistów właśnie do zbudowania nowego świata, a jego firma zmienia nazwę na Meta. W wizji Zuckerberga jego metaversum ma przypominać globalną sieć złożoną z niezliczonych, współdzielonych, trójwymiarowych przestrzeni tworzących stały i wirtualny wszechświat.
ma być takim fundamentem, na którym każdy będzie mógł budować własną sferę i użytkownicy będą mogli w czasie rzeczywistym wchodzić w interakcję zarówno z otoczeniem, jak i z innymi użytkownikami. Co ciekawe, twórca pojęcia, Neil Stephenson, zdementował na Twitterze, że nie ma absolutnie nic wspólnego z tymi nowymi pomysłami Marka, oprócz rzecz jasna zbieżności nazwy. Nie rozmawiał z Facebookiem, nie nawiązał żadnych relacji biznesowych i on się nie chce w to mieszać. Coś nam umknęło. Jak to pojęcie się rozpędza, to co będzie w takim razie za najbliższe 10 lat? Zdaniem banku inwestycyjnego Morgan Stanley wzrost sprzedaży w segmencie cyfrowych marek modowych i wirtualnych dóbr luksusowych szacowany będzie na 50 milionów dolarów, miliardów, przepraszam, dolarów w 2030 roku. Co prawda dziś przychody z mediów cyfrowych dla marek luksusowych są raczej znikome, a prace nad metaversum potrwają jeszcze wiele, wiele lat, ale rosnąca popularność tokenów NFT, o których będzie jeszcze później, i nowy form rozrywki w mediach społecznościowych, czyli na przykład gier online albo wirtualnych koncertów, stanowią mocne, krótkoterminowe możliwości właśnie dla luksusowych marek. NFT i gry społecznościowe mają zwiększać zasięg swojego dotarcia do nowych grup docelowych o ponad 10% w ciągu 10 lat, a przychody dla całej branży o 25%. I według prognoz marki luksusowe będą współpracować przede wszystkim z platformami gier i firmami, które będą rozwijać metaversum. I tak rysując ten graf historii i pojęć, zaczęłam się zastanawiać, a co jeśli to wszystko, o czym marzymy i myślimy, dzieje już się tak naprawdę dzisiaj? Taki znany austriacki futurolog John Nesbitt powtarzał, że najlepszą metodą na prognozowanie przyszłości jest dogłębna próba zrozumienia teraźniejszości. I idąc tym tropem, postaram się przeprowadzić naszą prezentację dzisiaj. Na przykład niedawno luksusowa marka Dolce & Gabbana sprzedała 9 NFT za stawkę prawie 6 milionów dolarów, co podkreśla ogromny potencjał dóbr luksusowych w najbliższych latach. Przede wszystkim będą rozwijały się takie sektory jak galanteria skórzana, buty, troszeczkę mniej prawdopodobnie biżuteria i zegarki. I ma to związek z gabarytami tych produktów. Łatwiej w metaversum będzie wyeksponować torebkę niż na przykład kolczyki. Koncept meta w technologii jest już rozwijany od dawna, a w ostatnich miesiącach po prostu przyspieszył. A oświadczenie Zuckerberga wydane są niejako na fali tej akceleracji. Już 2 lata temu naczelny Wired Kevin Kelly na łamach portalu opublikował artykuł AR will spark the next big tech platform, call it Mirror World. I sugerował wtedy, że chociaż świat lustrzany jeszcze nie istnieje, to w niedalekiej przyszłości każde fizyczne miejsce i rzecz, nie wiem, ulica, budynek, lampa, pokój, będą miały właśnie swojego pełnowymiarowego bliźniaka w tym świecie lustrzanym. Dziś mamy tylko takie małe łatki tego świata lustrzanego i są one właśnie dostępne dzięki różnym AR-owym zestawom, ale w przyszłości te łatki połączą się w taki trwały i współdzielony świat, równoległy do naszej rzeczywistości, a w sumie lepiej byłoby chyba użyć określenia równoległy do naszej fizyczności. Dziś pracujemy nad budową mapy, która będzie jakby odzwierciedlała 1:1 niewyobrażalnie szeroki zakres tych prac, a kiedy skończymy ten etap, połączymy właśnie tą fizyczność z cyfrowym uniwersum. Nasze podejście do bycia online albo offline uległo właśnie znacznej redefinicji w czasie pandemicznej izolacji i smartfon przestał być urządzeniem, z którego tylko korzystamy. Tak mówi Daniel Miller, profesor antropologii z Londynu. Smartfon staje się miejscem, w którym teraz żyjemy i przenosimy 1:1 nasze zwyczaje, zainteresowania, obsesje właśnie w ten cyfrowy wymiar.
od wybierania strojów i samochodów dla naszych awatarów, po wspieranie takiej prawdziwej wirtualnej intymności. Nie wiem, czy to nie jest oksymoron, wirtualna intymność. Od na przykład urządzania wirtualnych domów po zorganizowane spotkania ze znajomymi w wirtualnych centrach handlowych. I od organizowania takich niezobowiązujących na przykład holograficznych spotkań, aż po takie mocne, prawdziwe dążenie do bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego świata. I wraz z ewolucją naszych nawyków coraz bardziej wyrastamy poza te pierwotne granice internetu, internetu, który został stworzony parę dekad temu. I to jest myśl, którą warto zapamiętać na dalszy ciąg tutaj wątków. Pokolenie Z także połączyło skrajności, pomiędzy którymi było rozpięte funkcjonowanie poprzednich pokoleń. Mam na myśli tutaj online i offline, bo mamy przestrzeń fizyczną i wirtualną i żadna dla generacji Z nie jest bardziej albo mniej realna. I takie właśnie podejście generacja manifestuje teraz w światu, że właściwie między tymi płaszczyznami nie ma różnic. Na kolejnych slajdach chciałabym Wam pokazać, jak dziś łączymy właśnie to, co wirtualne, z tym, co fizyczne, w ramach tej samej rzeczywistości, w naszym przypadku takiej sprzedażowej realności. Jednym z wyraźniejszych trendów w obszarze projektowania doświadczeń stało się ostatnio wykorzystanie VR, AR i MR. Zaraz wyjaśnię te pojęcia, myślę, że to będzie takie krótkie przypomnienie, bo świetnie je znacie. VR jest całkowicie sztucznym środowiskiem i cechuje go pełna imersja i wysoka interaktywność. Możemy się jakby całkowicie zanurzyć w tym wirtualnym świecie. Z kolei w AR mamy możliwość wprowadzać wirtualne obiekty, ale na prawdziwe otoczenie i efekt jest mało imersyjny i w sumie mało interaktywny. Fizyczny świat wprawdzie zostaje wzbogacony o wirtualne obiekty, ale bez możliwości wejścia w interakcję z nimi. Ostatnio takim hot pojęciem stało się też MR, czyli Mixed Reality, i to jest połączenie wirtualnego środowiska ze światem fizycznym. Efekt nie jest bardzo imersyjny i pochłaniający, ale często bardzo mocno interaktywny. Możemy wchodzić w relacje zarówno ze światem wirtualnym, jak i z rzeczywistym w tym samym momencie. Projektanci pracujący z MR i też w sumie z AR i VR-em starają się myśleć przede wszystkim poza interfejsem. Stoją przed wyzwaniem tworzenia środowiska, które będzie angażujące w wielu płaszczyznach, nie tylko tej wizualnej, ale też i dźwiękowej. Wykorzystują storytelling jako jedną chyba z najważniejszych technik budowania więzi z klientem w tym trójwymiarowym świecie. Wchodzą w różne eksperymenty kolorystyczne, działają tak właśnie trochę poza tradycyjnymi patternami UX-owymi. Mierzą się też z zupełnie świeżym dla siebie wyzwaniem projektowania oświetlenia, bo do tej pory ten temat pojawiał się tylko w pracy architektów, scenografów czy specjalistów filmowych VFX. Dodatkowo środowisko, które UX-i teraz budują, jest wielokierunkowe, to znaczy user może wybrać spośród wielu ścieżek w drzewie decyzyjnym. Jeżeli z jakichś przyczyn nie wybiera ścieżki, która kieruje go w najbardziej wartościowe doświadczenia, to UX powinien trochę moderować jego decyzje i pomagać mu wchodzić w te bardziej angażujące światy. Cały czas jednym z najtrudniejszych momentów budowania tego doświadczenia jest moment przejścia z tego, co fizyczne, w to, co wirtualne. Tutaj zbyt gwałtowne może zniechęcić do eksploracji systemu. To jest w nawiązaniu do pojęcia doliny niesamowitości. Jeżeli coś zbyt mocno zaczyna przypominać to, co realne i to, co nam znane, a wiemy, że takie nie jest, zaczynamy czuć niepokój. Dlatego też
Aktualnie największy nacisk kładzie się na poznawanie usera, jego ścieżki, bolączek, celów, ale nie tylko przed interakcją, jak to przede wszystkim się dzieje w takim klasycznym badaniu doświadczeń użytkowników, ale też w trakcie interakcji i po interakcji. I taką klamrą dla tego UX-owego tematu jest Big Idea i takie szczegółowe rozwinięcie różnych wątków projektu często staje się teraz dużo ważniejsze od interfejsu i jego funkcji. Po tym wstępie chciałabym Wam pokazać parę eksperymentów i takich bardzo powszechnych i wyszukanych i unikatowych. Jednym z takich najpopularniejszych i zarazem najprostszych przykładów tego, jak wirtualne miksuje się z tym, co fizyczne, żeby właśnie finalnie ułatwić nam zakupy, są wirtualne przymierzania. One działają przede wszystkim w branży beauty. Tak slangowo nazywa się je try-onami, od try-on, i pozwalają one w locie dopasować na przykład odcień kosmetyku, narzędzia. Mapujemy nasze twarze i dobieramy makijaż do naturalnych kształtów, na przykład ust, policzków. Często możemy też zapisywać zdjęcia w cyfrowym makijażu, żeby porównać, jak wyglądamy bez makijażu albo z makijażem, dzięki takiej funkcji dzielenia ekranu. Tutaj wkleiłam Wam kod QR, pod którym ukryłam przymierzanie, jaką możemy przetestować w sklepie Fenty Beauty Riany. To możecie po naszym webinarze zobaczyć, w jakich kolorach Wam do twarzy. A kiedy już będziecie w serwisie, to bardzo polecam Waszej uwadze zaawansowany wizard, który pomaga w dopasowaniu odcieni podkładu do karnacji. To jest taki temat obok metaversum, ale bardzo dobra praktyka e-commerce'owa. W tym miejscu też chciałam Wam uświadomić, że dane, które w ten sposób serwisy agregują właśnie w takich wirtualnych przymierzalniach, zasilają proces rozwoju kolejnych projektów i produktów. I nie dziwi, że w tym momencie rynek rzeczywistości mieszanej, która obejmuje też AR i VR, wzrośnie do 43 miliardów dolarów na przestrzeni najbliższych 2 lat. Kolejnym przykładem jest polska firma, która przygotowuje wirtualne sesje zdjęciowe, podczas których zarówno pracuje z wirtualnymi ubraniami, jak i wirtualnymi modelami. Pewnie jak słyszycie hasło wirtualne przymierzalnia dla ubrań, to możecie sobie wyobrazić takie fizyczne miejsce, w którym skanowałaby nas specjalna kamera, ale na razie technologicznie nie mamy takich możliwości. Możemy wybrać jedną z dwóch dróg. Albo nałożyć wirtualne ubranie na zdjęcie i będziemy mieli wtedy nasze ciało z naszymi proporcjami, ale ubranie będzie niedokładnie dopasowane. To zawsze będzie tylko i wyłącznie praca z modelem 3D na grafice 2D. Możemy też stworzyć wirtualny model odzwierciedlający nasze proporcje i wymiary naszego ciała i na niego nałożyć digitalowe ubranie. I właśnie taką drogę wybrali twórcy Wearfit. Takiego digitalowego modela możemy wyświetlić w dowolnej przestrzeni. Tutaj też ukryłam QR do przetestowania tego rozwiązania. Znajdziecie tam demo przymierzalni właśnie. Wearfit dodatkowo stworzyli też skanery 3D obuwia, a przygotowane modele są również udostępniane w przymierzalni, która wykorzystuje AR. Możemy stanąć przed lustrem i sprawdzić, jak but będzie się na przykład prezentował w zestawieniu z naszą sylwetką albo konkretną stylizacją. I takie rozwiązanie super łatwo można właśnie zaimplementować w przestrzeni komu, ponieważ obsługuje wszystkie popularne formaty, na przykład OBJ-y. Współpracę z Wearfit mogą nawiązywać wszyscy, i w przypadku butów nie ma takich ograniczeń typu dystrybutor-producent, bo skanowany jest fizyczny model obuwia, a następnie jest przekształcany w model 3D. Ale jeżeli chodzi o ubrania, to tu sytuacja już się komplikuje, bo żeby stworzyć taki 3D model na przykład dresu, potrzebne są nam wykrojniki DFX ze stopniowaniem i informacją o tkaninie,
a dystrybutorzy najczęściej nie mają dostępu do tak jakby poufnych informacji, więc tutaj współpraca w dużej mierze będzie opierała się z producentami i markami. Będzie opierała się na współpracy z producentami i markami. I takie wirtualne przymierzalnie i właśnie projektowanie w 3D jest to element przejścia z modelu tradycyjnego do fashion tech. Z ich pomocą mogłoby dojść do zmiany na etapie już projektowania i w konsekwencji odwrócenia łańcucha dostaw. Mielibyśmy sytuację, w której odzież produkowana jest dopiero wtedy, kiedy zostanie kupiona i zatowarowanie mogłoby być wtedy istotnie mniejsze, a produkcja proporcjonalna do napływających zamówień. Modele 3D oczywiście też pozwalały się klientom zapoznać z produktem. Duzi gracze już działają w 3D, bo tradycyjny model designu jest bardzo czasochłonny, a nam cały czas zależy na skróceniu tak zwanego time to market przecież. Stworzenie modelu 3D nie jest skomplikowane. Można korzystać z dostępnych na rynku programów, które działają już z wykrojnikami. A firma właśnie Wellfit dla takiego projektu 3D już ma gotową całą platformę, na przykład dzięki której możemy przymierzać model 3D na sylwetce lub właśnie udostępniać w pokoju. Kolejny polski przykład to Nueno. Jest to marka, która oferuje wyłącznie digital fashion. Główną jej działalność stanowi Nueno Concept, czyli dom mody cyfrowej, gdzie powstają w pełni cyfrowe ubrania. Z drugiej strony jest Nueno Lab, które oferuje rozwiązania technologiczne przede wszystkim dla twórców mody, dla ich e-comów oraz agencji kreatywnych, które obsługują marki modowe. Wykorzystują oni AR w koncepcji wirtualnych przymierzalni, jakie już znamy, ale też idą o krok dalej i próbują serwować takie wirtualne doświadczenia na przykład klientom fizycznych pop-upów, widzą pokazów, albo rozszerzać w tym AR-owym rozumieniu lookbooki, a nawet już same kolekcje ubrań. I twórcy Nueno upatrują właśnie w cyfrowych ubraniach w sumie nie tylko sposobu na odwrócenie łańcucha dostaw, ale wręcz takie remedium na fast fashion i odpady tekstylne, bo digital ma zaspokajać prywatne potrzeby, na przykład rozrywki albo wyrażania siebie, ale też biznesowe, czyli dopasowanie odpowiedniego outfitu do okoliczności i dawać markom możliwość pracy na odległość i nie tylko nad ubraniami samymi, wykrojnikami, ale też nad ekspozycją ubrań, na przykład podczas właśnie sesji zdjęciowych. Pierwszą mini kolekcją Nueno były dwa wirtualne płaszcze i po etapie wirtualnego szycia przeprowadzono sesję zdjęciową, na której modelka i fotograf pracowali bez docelowych outfitów. Tu wcześniej widzieliście właśnie modelkę podczas sesji. Miała na sobie tylko takie sportowe body, a dopiero na etapie postprodukcji naniesiono wirtualne płaszcze. W planach Nueno są też ubrania hybrydowe, czyli kolekcja, która naprawdę istnieje, ale można się bawić jej designem właśnie w rozszerzonej rzeczywistości, bez konieczności kupowania kolejnych rzeczy i bez szkód dla środowiska. I dzięki temu właśnie mamy szansę eksperymentować i z naszym wizerunkiem, ale też tworzyć kolejne treści, na przykład na kanały, do kanałów social media. Domyślam się, że teraz możecie się zastanawiać, jak kupować takie wirtualne ubrania i jak ich używać, żeby nie musieć posiłkować się programami graficznymi. Na ten moment rozwiązania są dosyć prymitywne. Na razie Nueno sprzedaje outfity i w ten sposób, że nanosi je na zdjęcia, które przy zamówieniu dostarcza klient. Czyli też możemy wykonać sobie na przykład sesję w czarnym body i zamówić do tego jakby tą kolekcję płaszczy. Kolejny eksperyment, na który chciałam zwrócić uwagę, to klasyczny przykład gamevertisingu, czyli działań i marketingowych, które
intensywnie angażują klienta w reklamę marki dzięki wejściu z komunikatem w świat rozrywki tego klienta, jego zabawy i czasu wolnego. I najbardziej oczywistym przykładem jest właśnie lokowanie produktów w grach, z których można korzystać w dokładnie ten sam sposób, jak w życiu codziennym. I takie kolaboracje już miało Moschino z Simsami, Gucci z Fnaticiem i Louis Vuitton z LOL-em, czyli z League of Legends. Ale we wrześniu tego roku hiszpański dom mody Balenciaga nawiązał współpracę z Epic Games, którzy tworzą Fortnite'a i silnik Unreal. I nie jest to kolaboracja pionierska, bo Balenciaga już wcześniej tworzyła projekty z Xboxem i z PlayStation, a Fortnite w pierwszym rozdziale i chyba dziewiątym sezonie działał z Air Jordanami. Ale to, co wyróżnia tą współpracę, to to, że to kolabo realizuje się na dwóch płaszczyznach, bo mamy fizyczną. Balenciaga stworzyła prawdziwą kolekcję ubrań dla fanów Fortnite'a i mamy płaszczyznę wirtualną. W Fortnite'cie można kupić cyfrowe outfity i akcesoria Balenciagi dla bohaterów, na przykład bluzę pieseła w okularach, i ta bluza jest identyczna jak bluza, która jest dostępna w ikonie Balenciagi. Ale idziemy krok dalej. Dostępne są też na przykład kilofo szybkobiegi i uwaga, torebko lotnie w stylu właśnie Balenciagi. Można kupić różne struktury i emoty, które są właśnie inspirowane jej stylem, albo odblokować w grze charakterystyczne graffiti. Jakby wam się nudziło, to możecie też pójść do sklepu Balenciagi w centrum handlowym Dziwne Czasy i tam spotkać się ze znajomymi, a już przy okazji wziąć udział w sesji zdjęciowej razem ze swoją postacią i tym samym wskoczyć jakby do lookbookowej kampanii na billboardach właśnie w tym centrum handlowym Dziwne Czasy. I tu, żeby już za dużo, tu jeszcze są billboardy w Dziwnych Czasach, a tu już taki przedsmak doświadczenia na filmie. Kolejną marką modową, która poszła w świat gier, jest Gucci. Gucci zbudowało swój Gucci Garden na Robloxie. Jest to gra, w której użytkownicy mogą tworzyć własne mapy i światy. I tą współpracą Gucci świętowało swoje setne urodziny. Tutaj ciekawy jest kontekst tego, jak marka działa, bo Gucci od lat dąży do łączenia przyszłości z teraźniejszością, ale ma takie ambicje, żeby w ten sposób opowiadać właśnie historię przyszłości. I najpierw Gucci przeniosło na platformę parę rzadkich przedmiotów, a w kolejnej odsłonie kolaboracji w imponujący sposób wkroczyło w Metaverse, bo odsłoniło Houses Gucci Garden Archetypes w świecie rzeczywistym, czyli w naszej Europie. To doświadczenie to jest taka multimedialna instalacja we włoskiej Florencji, w czasie której użytkownicy nie tylko odkrywają, ale też nie wiem, celebrują taką niepowtarzalną, kreatywną wizję właśnie Gucci. Koncept czerpie z pojęcia archetypu, czyli oryginalnej formy, z której powstają wszystkie kopie i warianty, ale ta oryginalna forma nigdy nie może być odtworzona sama z siebie. I podobnie jest właśnie w przestrzeni tej fizycznej, w Gucci Garden, przepraszam, podobnie jest i w tej przestrzeni fizycznej, i w tej przestrzeni wirtualnej na Robloxie. Doświadczenie jest podzielone na sale tematyczne, w których odwiedzający mogą się zanurzać w tej twórczej wizji właśnie dyrektora kreatywnego Alessandro Michela i w jego inspiracjach, a następnie mogą się dzielić dokumentacją tego doświadczenia ze swoimi znajomymi.
widzowie właśnie wchodzą do Gucci Garden, zrzucają swoje awatary, stają się takim neutralnym manekinem, to widzieliście na pierwszym slajdzie, bez płci, bez wieku, i podczas wędrówki po salach ten manekin chłonie jak płótno różne elementy ekspozycji. Każda osoba przemierza pomieszczenia w innej kolejności i zachowuje właśnie inne fragmenty tej ekspozycji, i tym sposobem powstają unikatowe kreacje. To tyle o Gucci. Teraz wchodzimy w trochę na stuletni świat kreatorów. IMView to największa na świecie społeczność oparta na awatarach, w której dzięki wspólnym doświadczeniu można nawiązywać prawdziwe relacje, a społeczność kładzie bardzo duży nacisk na inkluzywność treści i jest mocno zainteresowana modą. Tworzy też i sprzedaje kreatywne itemy, przedmioty. W czasie pandemii IMView urosło o 44% aż. Twórcy IMView podkreślają bardzo wagę kreatorów w swoich działaniach. W tym momencie jest ich ponad 50 tysięcy, a wprowadzili już do obiegu 50 milionów itemów. Aż się nie chce porywać na liczenie, ile to itemów na twórcę, na kreatora. Twórcy IMView wiedzą, że tworzenie to dzielenie się, a dzielenie buduje taki status społecznościowy i to uczestnictwo uzależnia, więc równanie jest jakby proste w tej historii. Im więcej zarabiasz, tym więcej możesz się dzielić i im więcej się dzielisz, tym masz więcej zabawy. W maju tego roku na platformie odbył się pierwszy pokaz mody, w którym poszły wyłącznie awatary. Po show użytkownicy mogli kupić sylwetki i wystylizować w te gotowe kreacje właśnie swoje postaci w grze. I projektanci IMView wykreowali niesamowicie imersyjne doświadczenia, które z powodzeniem mogłyby zostać przeniesione do świata fizycznego. Estetyka jest, szukam dobrego słowa, jest bardzo osobliwa i oryginalna. Przede wszystkim jest to wizja świata nastolatków. I to chciałabym Wam teraz pokazać na filmie. No, tu chciałam Wam tylko zwrócić uwagę na różnorodność sylwetek oraz konceptów. Masza, przerwę Ci na sekundkę, jest tutaj ludzkiej. Prośba. Masza? Jest prośba od naszych uczestników, żeby może przy kolejnym filmiku wrzucić link, więc może jakbyś dała radę mi go jakoś podesłać, to spróbujemy wyświetlić ten film na YouTubie inaczej, bo podobno strasznie nam tutaj ścina. Jeżeli będzie to kolejny filmik z YouTube'a, to tak się stanie, ale mam też dużo w prezentacji osadzonych bezpośrednio rzeczy z dysku. Dobra. Będę pamiętać o tej prośbie w każdym razie. Tak czy siak, też w podsumowaniu prześlemy te linki, jakby niezależnie, żebyście mogli sobie do nich wrócić. Dobra. I jeszcze prośba o wrócenie do trybu full screen z prezentacją. A nie jesteśmy w trybie full screen? Mamy troszeczkę mniejsze slajdy niż było poprzednio. Myślę, że po odpaleniu filmiku wróciłaś po prostu do mniejszego slajdu i jeżeli dasz radę, to włącz proszę full screen. Słuchajcie, ale jeszcze raz po prostu włączę, słuchajcie, pokaz slajdów. Przeskalowało po prostu. Dzięki. Dobra. Lecimy dalej. W maju tego roku
na platformie, a nie, przepraszam, momencik, już jesteśmy kawałek dalej. Tu chciałam Wam teraz pokazać sneakersy, które stworzyło studio RTFKT, które nazywa się też, samo siebie nazywa też Digital Fashion House'em. Spróbuję Wam wyjaśnić pokrótce, czym to studio się zajmuje, dlaczego ich sneakersy są niezwykłe, gdzie i za ile można je kupić. Nie mam pewności, czym się ta sztuka uda, ale spróbuję ten świat przed Wami trochę otworzyć. RTFKT jest to eklektyczna organizacja stworzona przez tak zwanych twórców, o których Wam przed chwilą opowiadałam. Powstała w pandemicznym 2020. Ci twórcy wykorzystują przede wszystkim najnowsze silniki gier NFT i rozszerzają rzeczywistość, żeby połączyć ją ze swoją wiedzą produkcyjną i tworzyć jedyne w swoim rodzaju cyfrowe artefakty, czyli takie digitalowe produkty, które można kupować właśnie za tokeny. I myślę, że to jest najlepszy moment, żeby dokładnie wyjaśnić, czym właśnie jest NFT. Są to niezamienialne tokeny kryptograficzne. Każdy token zawiera informację, która odróżnia go od innych tokenów i można to bardzo łatwo zweryfikować. I te niezamienne tokeny są przechowywane jako dane właśnie w architekturze blockchainowej i poświadczają, że dany plik cyfrowy jest właśnie niepowtarzalny. I w przeciwieństwie do popularnych kryptowalut, na przykład Ethereum albo Bitcoina, NFT nie są wzajemnie wymienialne. Czyli na przykład nie możemy pójść do kantoru i NFT sprzedać i kupić Bitcoina. Sztuka była takim pierwszym ogniwem, w którym tą zaskakującą popularność zdobyła branża właśnie tokenów NFT. Jest to szczególnie ciekawe w przypadku dzieł sztuki w kontekście też praw majątkowych do nich, bo posiadanie danego tokena nie jest właśnie równoznaczne z posiadaniem praw autorskich majątkowych, których odzwierciedleniem jest token. I tak mimo, że ktoś może sprzedawać NFT reprezentujące jego dzieło, kupujący nie zawsze otrzyma wszystkie przywileje związane właśnie z przeniesieniem własności, bo NFT jest takim tworem, które poświadcza posiadanie aktywa, a jest odrębny jakby od tej koncepcji dualnej praw do dzieła. Ale metaversum się nie boi, znaczy przepraszam, świat sztuki się nie boi tych zmian metaversalnych, wchodzi bardzo, bardzo odważnie, a teraz swój cyfrowy dom aukcyjny buduje największy fizyczny dom aukcyjny, Sotheby. I chyba teraz trzeba zwrócić do tych tajemniczych sneakersów. Jedna z najgłośniejszych akcji studia to kolabo z 18-letnim kryptoartystą zwanym Thavius, jakoś tak. Pokażę Wam teraz jego cyfrowe prace. To nie jest YouTube, więc nie podeślę Wam niestety linka w tej chwili, ale zbierzemy to w źródłach po prezentacji. I jeszcze jedno doświadczenie ze sztuką współczesną. I studio, i właśnie nasz 18-letni artysta, tu przepraszam, rozgadały się potwory. O, studio i nasz 18-letni artysta, oprócz wirtualnych sneakersów, stworzyli też cyfrowe gadżety w postaci Dripa i Charma. Jeszcze przed rozpoczęciem licytacji
można było te itemy przymierzyć, w tym trampki. To akurat ta przymierzalnia działała na Snapchacie. Zwycięzcy mogli wymieniać też wirtualną parę fizyczną, przepraszam, wirtualną parę wymieniać na fizyczną, ale studio i artysta są zdania, że tą prawdziwą wartość będzie miała para cyfrowa, a nie jej materialne odzwierciedlenie. I w sumie w trzech udostępnionych modelach sprzedano ponad 600 par, ale jaką kwotę osiągnięto za te 600 par? 3,1 miliona dolarów w 7 minut. Tymczasem właśnie towar Charm został sprzedany za prawie 90 tysięcy dolarów, a Drip za 1500, ale za sztukę. I teraz te towary pojawiają się już od sprzedaży i Drip ma przybitkę prawie czterokrotną, bo to jest ponad 5 tysięcy dolarów za sztukę. Tutaj może dobry moment, żeby Wam Dripa pokazać. Drip już nam trochę zespoilerował trampki. To teraz jest ten moment, kiedy pokażę Wam właśnie trampki, momencik. O! Jakby oto tyle szumu. Okej. Ale studio RTF KT jakby ma bardzo wielowymiarową działalność i często zaprasza do swoich działań też najważniejszych twórców sztuki cyfrowej, na przykład Takamichi Murakami. I tym samym animuje i tworzy przestrzeń, do której mogą wejść też firmy z tak zwanego sektora Metaverse Ready, bo znajdują tam jakby partnerów do swoich kreatywnych i takich rozpędzonych wizji marketingowych i działań. Pod koniec listopada tego roku została udostępniona platforma CloneX, która oferowała około 20 tysięcy awatarów 3D, które właśnie można było kupić za NFT. I każdy ten awatar miał unikatowe cechy. No i wiadomo, były to pojedyncze egzemplarze awatarów, więc kolekcjonerzy nie dosyć, że są teraz w posiadaniu czegoś wyjątkowego, to mogą te awatary wykorzystywać we wszystkich kanałach i na każdych platformach, które umożliwiają jakby wgrywanie swoich awatarów, czyli gry, media społecznościowe i wszystkie inne rodzaje treści, które dziś są dostępne i będą dostępne w przyszłości. Kolejnym takim brandem, gwiazdą Metaversum jest The Fabricant, Digital Fashion House, który działa już na przykład z Adidasem, z Pumą, z Tommy Hilfigerem, z Under Armour. I dla wszystkich tych marek tworzy kompleksowe narracje 3D od konceptu po pełną realizację i wdrożenie. Fabrykant używają pojęcia digital experience, bo wykorzystuje ono zarówno fizyczne, jak i te digitalowe możliwości, by właśnie tworzyć kompleksowe, interaktywne rozwiązania dla marek. Fabrykanci prowadzą też swój dom mody, a do tych projektów zapraszają właśnie najgorętsze nazwiska digital artu. Jednym z takich nazwisk jest Jaskowska Joanna. Joanna jest klasycznie wykształconą artystką z Francji, która teraz podbija digital. Outfity też z domu mody Fabrykantów znalazły się na okładkach Vogue'a, to jest akurat edycja singapurska. I w tej historii mamy też polski wątek, który pewnie do Was dotarł. Jowska stworzyła instagramowy filtr na potrzeby promocji współpracy Reserved i Moniki Brodki. Ten filtr działa i na twarz, i na otoczenie. Do tego mamy jeszcze płaszczyznę dźwiękową. Jest to remix Brodki, znów specjalnie wybrany do kampanii. Pod tym kodem QR znajdziecie inne projekty Joanny, na przykład dla Berszki i inne filtry instagramowe, które stworzyła. A teraz
Teraz pokażę Wam realizację dla Reserved. Z trybu full screen wejście jeszcze raz, bo po każdym odtworzeniu filmu jakby zmniejszają się nam slajdy. Niedobrze, niedobrze. Pokaz slajdów, dzięki. Tu było zagęszczenie filmów. Będzie teraz troszeczkę ich mniej. Podobne sukcesy w branży jak Fabrykanci odnosi studio DressX. Na ich stronie możecie znaleźć sekcję sprzedażową, a w niej są całe kolekcje cyfrowych outfitów przygotowane przez digitalowych projektantów. Są tam też kreatorzy z Fabrykanców. I tutaj mamy przykład digitalowej kolekcji, która jest inspirowana samym metaversem. I temat cyfrowych fatałaszków i platform, przez które można je nabyć, troszeczkę zdominował naszą prezentację. Ale czy zwróciliście uwagę na fakt, że awatary, które właśnie noszą te cyfrowe marki i dobra, nie są już tylko wyłącznie zamknięte w takich swoich światach, gniazdach, ale one na tych samych prawach, co my, ludzie, wchodzą w kanały, w których my się poruszamy. I nie dziwi już obecność i popularność właśnie cyfrowych influencerów stworzonych od zera w komputerze, właśnie na Instagramie czy TikToku. Digitalowi influ podróżują, ubierają się, jedzą, bawią, chwalą szybkimi furami. Oni nawet mają swoich menadżerów. I potencjalnie każda z ich aktywności może w tym momencie zostać zabezpieczona przez marki, które zaspokajają fizyczne potrzeby swoich klientów. I tak jak wirtualni influ zjawiają się w naszym świecie, tak nasze cyfrowe gwiazdy odwiedzają pod postacią awatarów właśnie Metaverse. Wielką popularnością cieszą się koncerty w Fortnite. W 2020 miliony widzów, teraz nie wiem, czy widzowie to jest dobre słowo, obejrzało koncerty Travisa Scotta, jego właśnie w Battle Royale. Z tego co pamiętam, tam było 5 odsłon tych koncertów i pierwszy z tych koncertów obejrzało chyba blisko 13 milionów graczy i już wtedy się mówiło o rekordzie. Podobne tłumy przyciągnęła w tym roku Ariana Grande. I koncerty w Fortnite mają niewiele wspólnego z występami na żywo, bo tak naprawdę są przygotowaną wcześniej animacją, w pełni oskryptowaną. Ale skoro wszystko jest tu wirtualne i przygotowane z wyprzedzeniem, to nie istnieją żadne ograniczenia i twórcy mogą puścić totalnie wodze fantazji, a marki właśnie uczestniczyć w tych wydarzeniach i w tych szalonych wizjach i kreować je na równi z twórcami. Jakby razem ustanawiać zasady. Tutaj szybkie doświadczenie z koncertem Ariany. Tutaj oszczędzę Wam jej wejścia, bo to jest taka bardzo romantyczna sekwencja, kiedy ona leci przez kosmos. I tutaj od razu już... Tutaj wchodzi i już Was przenoszę na koncert. Down from the skies, an angel cried, she cried. And bottles of bubbles, girls with tattoos who like
getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad, I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage? Rather be tied up with girls and my strings. Buy my... Schodzimy z Ariany. Odpłynęliśmy na moment w showbiz, ale zejdźmy do prawdziwego biznesu. I tutaj znowu jak satelita Facebook się pojawia, który eksperymentuje z workroomsem. Jest to wirtualna przestrzeń spotkań. I do spotkania w VR można dołączyć i jako awatar, ale też wejść po prostu do wirtualnego pokoju przez zwykłą rozmowę wideo. Uczestnicy mają do dyspozycji whiteboard do szkicowania, mogą do tego wirtuala wnieść swój komputer i klawiaturę, a mogą też rozmawiać z awatarami innych uczestników i korzystają z takiego bioauralnego dźwięku. Sterowanie jest oparte przede wszystkim na gesty, a nie kontrolery, i to też przybliża do połączenia tych dwóch światów. A layout przestrzeni można zmieniać w zależności od okoliczności spotkania, czyli na przykład z klientem siedzimy w innej sali, a na przykład wewnętrznie w naszym zespole mamy bardziej kreatywne otoczenia. To zarzuciłam Was przykładami i przykładzikami z Polski i ze świata. Teraz chciałabym usystematyzować to, co już wiemy o metaversum. I troszeczkę teoretycznie podejść do zmian, jakie się toczą. Dociera do nas wiele sygnałów, które wskazują, że w tym samym czasie w różnych obszarach zachodzą bardzo podobne zmiany. Jest to zupełnie niezależne od planów Mety i Marka. Internet wchodzi w kolejną fazę, czyli jakby digitalizacja wchodzi w kolejną fazę. Po tym jak cyfryzowaliśmy informacje i relacje. Teraz zabieramy się za cyfryzację fizycznego świata. Masza, ja jeszcze Okej. Tą koncepcję zmiany etapów cyfryzacji też opisuje w swoich artykułach Kevin Kelly, naczelny WIRT. Żeby dobrze zrozumieć, co jest nam potrzebne do rozwoju metaversum, warto jest złapać to, w jakim momencie rozwoju sieci jesteśmy teraz. Lata 90. to był start WWW. Przeglądarek, protokołów HTTP, operowaliśmy na hipertekstowych zasobach i to była cyfryzacja informacji. I co ważne, ta informacja była przekazywana w jedną stronę. Po 15 latach, jak grzyby po deszczu, zaczęły wyrastać serwisy społecznościowe. Dziś praktycznie utożsamiamy je z Facebookiem. Mamy więc cyfryzację relacji, a dodatkowo informacje zaczynają krążyć w sieci, która stworzona jest przez użytkowników, którzy zarówno wysyłają komunikaty, jak i je odbierają. Ale dzieje się to cały czas jednak w określonych większych bądź mniejszych grupach albo zespołach. I dziś sytuacja znów się zmienia, ale nie wiemy, czy te zmiany traktować poważnie. Zupełnie jak 15 lat temu, kiedy zatrudnialiśmy stażystów do prowadzenia social media. Nie wiemy, czy to moda, czy faktycznie już wchodzimy w digitalizację fizycznego świata. W tym zdigitalizowanym fizycznym świecie informacje nie będą już tylko krążyć w zespołach albo tylko w jedną stronę, jak to miało miejsce w latach 90., ale będą krążyć między uczestnikami a środowiskiem. Ponieważ metavers jest czymś, co kształtuje się właśnie tu i teraz, trudno jest operować bardzo konkretnymi definicjami. Na ten moment najbezpieczniej jest powiedzieć, że metavers jest taką kolejną iteracją sieci,
w której zatarła się granica między tym, co fizyczne, a tym, co wirtualne. I prawdopodobnie w tej przestrzeni będziemy mogli funkcjonować na wielu płaszczyznach zawodowej, relacyjnej, na płaszczyźnie rozrywki. I tu warto podkreślić, że metavers to nie technologia, ponieważ jest fuzją i obecnych, i przyszłych technologii, ale też usług, platform i koncepcji serwisów. Analityk z Doliny Krzemowej, Matthew Ball, świetnie tłumaczy koncepcję właśnie tej kolejnej iteracji internetu. To jest jakby taki fazi następca internetu mobilnego. Zasadniczo mamy do czynienia cały czas z tym samym konceptem i z tym samym internetem. Nic nowego go nie zastępuje, ale zmienia się kontekst użycia i metavers będzie ten internet przekształcał i rozbudowywał. Podobne zmiany właśnie zachodziły, kiedy internet mobilny nie zmieniał architektury internetu, ale doprowadził do zmiany sposobu, w jaki do niego uzyskujemy dostęp. Czyli kiedy, gdzie, z jakich urządzeń, z usług, jakich firm i produktów korzystamy, jakie modele biznesowe się upowszechniają. Wydaje mi się, że na tym etapie dobrym podsumowaniem byłoby też powiedzenie i wyliczenie, czym metaversum na pewno nie jest, no skoro definicja jakby cały czas się kształtuje. Metaversum nie jest tylko wirtualnym sztucznym światem sterowanym przez sztuczną inteligencję i zaprojektowanym do jednego celu, na przykład do gry. Metaversum nie jest cyfrową gospodarką, bo ona już w takiej pełnej formie właściwie istnieje. Mamy w grach prawdziwych ludzi, którzy wymieniają wirtualne towary za prawdziwe pieniądze, albo wykonują wirtualne zadania i też dostają w zamian wirtualne pieniądze. I technologia Bitcoina opiera się w dużej mierze na zatrudnianiu osób i mocy obliczeniowej do wykonywania cyfrowych zadań. Metaverse nie jest też sklepem z aplikacjami, ponieważ zasadniczo nikt nie potrzebuje zmiany sposobu, w jaki dzieje się to dzisiaj. Poza tym metavers jest i będzie zasadniczo różny od dzisiejszego modelu internetu wraz z jego architekturą i na przykład priorytetami. Metavers nie jest też tylko nową platformą, na której userzy generują swoje treści, gdzie twórcy mogą kreować, udostępniać i tym sposobem zarabiać, bo metavers będzie miejscem, w którym będzie się inwestować i budować olbrzymie zaplecza i gdzie największe podmioty będą kontrolować interfejs, API, przepływające dane i całą ekonomię systemu. I tu kontrowersyjne, czym metavers nie jest wirtualną przestrzenią, a często dla uproszczenia nawet ja sama używam tego pojęcia, dlatego że wirtualna przestrzeń z treściami cyfrowymi, na przykład takie proto-metaversy jak Second Life, mimo że nie mają systemów umiejętności jak w grach, dają możliwości nieustannych spotkań, synchronicznie aktualizują treści, mają awatary, to jednak nadal jest zbyt mało, by nazywać je pełnowymiarowymi metaversami. Możemy to odnieść też do tych wcześniejszych punktów, które wymieniałam w kontekście tworzenia treści i gospodarek. Metaversum też nie jest i nie będzie wirtualnym parkiem rozrywki, bo nie wszystkie atrakcje, z których będziemy mogli tam korzystać, będą związane z zabawą, ale też metaversum w żaden sposób nie będzie centralnie zaprojektowane ani sterowane. No i metavers nie będzie grą, być może będzie zawierał, pewnie na pewno będzie zawierał gry i mechanizmy grywalizacji, ale sam sobie nie jest grą i nie jest też zorientowany na konkretny cel, który mieliby osiągać użytkownicy. Analitycy wskazują, że metavers jest rozpięty na 7 warstwach. Bazową jest infrastruktura techniczna. Na nią nakładamy interfejs, z którego będziemy korzystać, by wejść w metavers i w nim właśnie realizować interakcje.
będziemy korzystać z konceptu jakby decentralizacji danych, na przykład z wykorzystaniem blockchaina i przetwarzania brzegowego. Chodzi o to, że możemy wykorzystywać rozproszone miniaturowe centra przetwarzania danych i dzięki temu te dane będą przetwarzane jakby bliżej miejsca, gdzie są generowane. Kolejną warstwą jest przetwarzanie przestrzenne, które będzie odnosiło się do procesów i technologii wykorzystywanej do płynnych interakcji komputerów w świecie 3D z wykorzystaniem właśnie AR, VR i MR-u. I obliczenia przestrzenne wykorzystują właśnie przestrzeń fizyczną do wysyłania danych wejściowych i odbierania danych wyjściowych z komputera. Ważna warstwa to jest warstwa ekonomii twórców. Tu plasują się ikony i o tym powiem Wam za chwilę w pełni. I ostatnie dwie nakładki to nakładka odkrywania. To jest taki, nie wiem, ekosystem narzędzi typu push and pull, które będą wprowadzać użytkowników w nowe doświadczenia. To mogą być na przykład reklamy. I na końcu dopiero mamy to mityczne doświadczenie, które będzie oparte o dematerializację tej fizycznej przestrzeni, w której dziś żyjemy. I dzięki temu te doświadczenia będą bardziej takie bogate, obfite i dużo łatwiej dostępne, dlatego że będziemy mogli w naszym domu stworzyć na przykład koncert na żywo. I dla lepszej ilustracji koncepcji warstw chciałam Wam pokazać, jak dziś wyglądałby rynek firm metawersalnych, jeżeli wszystkie wymienione zdecydowałyby się rozwijać swoje usługi i produkty właśnie w tym kierunku. I popatrzcie dobrze, gdzie znajdują się rozwiązania, które są teraz oferowane przez największych graczy. Myślę, że tutaj już wyłapaliście gigantów. Obiecałam Wam, że dopowiem więcej a propos warstw ekonomii twórców, gdzie plasujemy ikony. W metaversie ta imersyjność doświadczeń cały czas rośnie i co za tym idzie, potrzebujemy twórców, którzy będą stali za tymi doświadczeniami. I w warstwie ich ekonomii zawiera się cała technologia, z której nasi twórcy będą korzystać w swojej pracy. I co ważne, za pomocą której te doświadczenia, efekty swojej pracy będą dostarczać. I tu właśnie mamy ikony. Warto zauważyć, że gospodarki twórców, niezależnie czy dotyczyły metaversum, czy gier, czy stron internetowych, czy e-commerce'ów, rozwijały się według podobnego schematu. Mieliśmy erę pionierów i twórcy w tej erze nie mieli niezbędnych narzędzi, więc wszystko budowali od podstaw. Tak jak na przykład pierwsze strony były kodowane bezpośrednio w HTML-u, programiści pisali bezpośrednio na hardware gry. W erze inżynierów jakby wszystko nabiera tempa, powstają coraz bardziej liczne zespoły, wybuchają sukcesy, przepływ pracy jest coraz większy, coraz bardziej złożony. I właśnie dlatego działania stają się zbyt pracochłonne i więc też drogie, takie działania od podstaw. Inżynierowie wykształcają więc narzędzia, które będą odciążać pracowników, na przykład biblioteki graficzne, dzięki którym możemy pracować w 3D bez znajomości kodu niskopoziomowego na przykład. I z ery inżynierów wchodzimy w erę twórców. Projektanci, którzy tworzyli usprawnienia i silniki, jeszcze bardziej chcą omijać wąskie gardła kodowania, a sami deweloperzy chcą się rozwijać w obszarach bardziej zaawansowanych niż na przykład budowanie sklepu internetowego. Chcą jakby wykorzystywać swoje umiejętności w bardzo unikalnych aspektach projektów. I tak jak wspomniana liczba twórców drastycznie rośnie, do tego uzyskują oni narzędzia, szablony, treści, dzięki którym mogą rozwijać siebie
i koncentrować się przede wszystkim na procesach i efektach, a nie na ograniczeniach na przykład kodu. I najlepszą ilustracją tego zjawiska są SaaS-owe silniki sklepowe, jak na przykład Shopify czy Shoplo, bo narzędzia będą miały też dystrybuować pracę twórców tak, żeby kupujący mogli skorzystać z niej w wielu wymiarach metaversum. Doświadczenia w metaversach są coraz bardziej żywe, społeczne i one też coraz częściej się aktualizują. I ci twórcy gromadzą się wokół platform, które oferują im zintegrowane funkcje oraz od razu odbiorców i klientów oraz możliwość monetyzacji ich pracy. Ale to jest taki trend przejściowy, bo w kolejnym kroku będą powstawały narzędzia, które dadzą twórcom te same możliwości, czyli tutaj dla przypomnienia monetyzacja, integracja funkcji i odbiorcy, ale te możliwości będą już podawane w otwarty i zdecentralizowany sposób. Świadomie w przyszłość, czy jesteśmy gotowi? To jest dobre pytanie. Ja się zastanawiam, czy metavers jest na tyle istotną zmianą, że warto się na nią gotować. I tu chciałam się przyjrzeć, dlaczego metavers ma znaczenie, może nie ma znaczenia. Nawet jeżeli ten metavers nie spełni pokładanych w nim nadziei, które są trochę rodem jak z szalonych snów futurologów albo twórców science fiction, to z pewnością będzie wart miliardy dolarów. I tutaj nie wiem, jak to nazwiemy, może to będzie platforma, może to będzie jakiś nośnik treści. I w pełnym swoim stadium rozwoju będzie bramą do większości cyfrowych doświadczeń oraz bardzo istotnym elementem większości fizycznych doświadczeń, też tych związanych z codzienną pracą. I warto być po prostu kluczowym uczestnikiem takiego ekosystemu. I chociaż na przykład dzisiaj internet nie ma firmy właściciela ani króla internetu, to prawie wszystkie wiodące firmy internetowe znajdują się wśród dziesiątki najcenniejszych spółek publicznych na ziemi. Jeśli metavers stanie się funkcjonalnym następcą tej sieci, którą znamy w tej chwili, ale z jeszcze większym zasięgiem, wolumenem czasu, jaki tam spędzamy i bardziej zagęszczoną aktywnością komercyjną, prawdopodobnie przyniesie jeszcze większe ekonomiczne korzyści. Żeby nie było tak kolorowo, metavers powinien dawać taką samą różnorodność usług dopasowanych do potrzeb użytkowników, jaką obserwujemy dzisiaj w sieci, czyli na przykład z obszaru przetwarzania płatności, weryfikacji tożsamości, bezpieczeństwa, treści, reklam. I znaczy to, że na rynku pojawi się bardzo dużo nowych firm ze swoimi produktami i usługami, ale też równie dużo operatorów nie przetrwa tego etapu adaptacji i po prostu upadnie. Metavers może też zmienić sposób alokacji i monetyzacji nowoczesnych zasobów. Gdzieś gospodarki jakby przekształcają się, kiedy niedobór siły roboczej i nieruchomości albo rośnie, albo maleje. I w przyszłości ci robotnicy, siła robocza, którzy zdecydują się mieszkać poza miastem, wciąż będą mogli uczestniczyć w gospodarce tej miejskiej, tej gospodarce wysokiej wartości, właśnie dzięki wirtualnej furtce metaversum. Ponieważ coraz więcej wydatków konsumenckich przenosi się właśnie na wirtualne towary, usługi i doświadczenia, będziemy obserwować też dalsze zmiany w miejscu naszego zamieszkania. Zmiany w rozbudowanej infrastrukturze i też zmiany w tym, jak my sami wykonujemy nasze codzienne zadania. I tutaj świetnym przykładem jest tak zwany gold farming, który pojawił się niedługo po tym, jak odpalono gospodarki handlowe w grach, a wielu, w cudzysłowie, graczy, którzy zostali zatrudnieni przez większe firmy, zazwyczaj w krajach o niższych dochodach, wielu tych graczy spędzało cały swój dzień pracy na zbieraniu zasobów cyfrowych do sprzedaży w grze lub poza nią. I właśnie oferta zazwyczaj była skierowana do graczy o wyższych dochodach na zachodzie. I podobnie ten rynek pracy będzie rósł i przekształcał się prawdopodobnie w metaversie. Jedno jest pewne, metavers będzie wymagał do działania niezliczonych nowych technologii, protokołów, firm, innowacji i odkryć.
i nie powstanie on zero-jedynkowo, ale czyli jakby nie będzie takiego czystego przedmetaversum i czystego po metaversie, to będą bardziej przyrostowo uruchamiane produkty, usługi, jakieś integracje, które finalnie złożą się na metavers. Ale bez wątpienia to, co dziś możemy powiedzieć o tych fazach rozwoju metaversu, to to, że on złożony zostanie z trzech bazowych elementów. Przede wszystkim potrzebna nam będzie infrastruktura, coś jakbyśmy byli Bogiem i stwarzali sobie wszechświat z wyobraźni. Następnie na tą infrastrukturę zostaną nałożone protokoły i normy, czyli trochę jakbyśmy ustanawiali prawa fizyki i zasady panujące w tym naszym nowym wszechświecie, a na końcu wypełnimy ten świat treściami, czyli wprowadzili takie życie, które będzie ewoluować i iterować i naturalnie będzie bardzo trudno poddawało się selekcji. I podsumowując, metavers jakby nie będzie rósł z takiego mini modelu, gigamodelu, ale raczej będzie tworzył się warstwowo coś na kształt takiej kiełkującej rośliny może. Ups. Pytanie teraz podstawowe, czy internet, jaki znamy, jest gotowy na to, na tą transformację? Wprost, na poziomie, na podstawowym poziomie technologia zdolna jest obsłużyć doświadczenia, ale metavers jeszcze w pełni nie istnieje. Bo musimy zdać sobie sprawę, że w tych prawdziwie wspólnych, synchronicznych doświadczeniach w czasie rzeczywistym będą brały udział miliony ludzi. I pewnie powiecie, że takie doświadczenia jakby już mają miejsce, bo przecież oglądaliśmy razem koncerty w Fortnite, ale zwróćcie uwagę na to, że ta milionowa widownia nie była na tym koncercie razem, jeżeli chodzi o infrastrukturę. W rzeczywistości było około 100 tysięcy odtworzeń koncertu, wszystkie były lekko rozsynchronizowane, i na każdą instancję przypadło około 100 graczy, widzów i pewnie te wartości na instancję będą rosły, ale zdajmy sobie sprawę, gdzie jesteśmy, czyli 100 graczy na instancję, a my będziemy musieli obsłużyć miliony użytkowników naraz. I metavers nie tylko wymaga infrastruktury, która obecnie nie istnieje, ale jakby same założenia internetu nigdy nie były zaprojektowane dla czegokolwiek zbliżonego właśnie do tego metawersalnego doświadczenia. Internet jakby powstał celem wymiany plików, jednego komputera na drugi. I tak większość podstawowych systemów internetowych jest zorientowana właśnie wokół jednego serwera, który komunikuje się z innymi serwerami lub urządzeniami użytkowników końcowych. I ten model jakby trwa do dziś. Na Facebooku są miliardy ludzi, ale każdy użytkownik dzieli indywidualne połączenie jakby z serwerem Facebooka, a nie z żadnym innym użytkownikiem. Jeżeli gdy zyskujemy właśnie dostęp do treści od innego usera, to tak naprawdę pobieramy tylko najnowsze informacje, które pchną do nas serwer Facebooka. Jakby taką najwcześniejszą formą programów pseudosynchronicznych są czaty tekstowe, ale nadal to jest po prostu przesyłanie w dużej mierze statycznych danych na serwer i pobieranie nowszych informacji. Internet po prostu nie został zaprojektowany do trwałej i tutaj podkreślam to słówko trwała w opozycji do słowa nieprzerwana komunikacji. Nie tylko trwałej, ale też zsynchronizowanej w czasie rzeczywistym i w której bierze udział niezliczona liczba osób. Bo do działania metaversum potrzebujemy czegoś, co jest bardziej zbliżone do wideokonferencji i gier wideo. I te doświadczenia działają właśnie dzięki trwałym połączeniom, które aktualizują się wzajemnie w czasie rzeczywistym i z dokładnością. Ale niestety większość tych programów do czatów wideo na przykład nie przekracza, nie dopuszcza jakby do przekroczenia kilku osób w rozmowie, a gdzie na przykład nie wiem, osiągamy pułap 50, to już musimy zrezygnować z możliwości dwustronnego komunikatu i przełączyć się na takie transmitowanie live, gdzie już działamy jednotorowo.
oprócz wyzwań infrastrukturalnych, jakby przebudowania założeń i bazy internetu, musimy też metavers zaludnić. Pewnie wśród nas jest wielu entuzjastów, ale musimy sobie zdać sprawę, że tak jak nie wystarczy jakby tylko zadeklarować standardy dla metaversum, tak też nasi konsumenci, a firmy nie zainwestują w przyszły metavers albo wcześniej w proto-metavers, tylko dlatego, że on jest dostępny. Analogicznie jakby w świecie fizycznym, samo wzniesienie centrum handlowego na 100 tysięcy osób nie oznacza, że ono od razu wypełnia się sklepami i klientami. Żeby tutaj nie szukać daleko przykładów, to w Polsce klasykami są dworce, na przykład we Wrocławiu czy w Łodzi, z pustymi przestrzeniami handlowymi, bo centra powstają organicznie wokół istniejącej już infrastruktury, żeby zaspokajać faktyczne potrzeby i osobiste, i komercyjne. I ostatecznie każde miejsce zgromadzeń odwiedzane jest nie dlatego, że jest, ale dlatego, że przyciągnęło wcześniej już innych. Wy znacie to. Wiecie, kogo znać, gdzie bywać, kogo nie znać, gdzie nie bywać. I ta sama zasada odnosi się do doświadczeń cyfrowych. Metavers musi być zaludniony, a nie tylko właśnie w stanie gotowym do zaludnienia. I ta metapopulacja powinna wypełniać ten świat też zadaniami do zrobienia i treściami do trwałej konsumpcji. I Facebook właśnie dlatego stał się hot, bo byli już na nim najbardziej cool znajomi. A kto na przykład pamięta dzisiaj taki portal jak Elo? Kiedy rozmawialiśmy o warstwach metaversum, prosiłam Was, żebyście wyłapali usługi i produkty na rynku, które są już dostarczane przez największych graczy internetowych. I wszystko wskazuje na to, że te same podmioty będą wiodły taki metaprym. Podsumujmy teraz, jakimi zasobami na dziś dysponują najwięksi i na jakim etapie są ich prace skupione wokół metaversalnych produktów. Na pierwszy ogień Microsoft, który pracuje nad Meshem, środowiskiem wirtualnej współpracy dla platformy HoloLensów. I naturalnie wydaje się, że gigant, który stworzył Excela i PowerPointa, będzie rozwijał rozwiązania przede wszystkim dla biznesu i środowiska pracy. Teraz Facebook, a w zasadzie już Meta, wejście jakby w kolejną iterację internetu jest dla marka szansą, żeby wskoczyć na poziom systemu operacyjnego, a co do tej pory mu się nie udało. Jakby Facebook zgarniał na rynku pod swój parasol jedynie kolejne aplikacje, ale razem z ich użytkownikami. I Mark teraz ewidentnie chce ten meta obszar skolonizować, czego wyrazem, a także wyzwaniem jakby rzuconym innym jest nazwanie swojej firmy Meta. I pytanie do nas, czy my godzimy się na taką kolonizację technologii, czy raczej będziemy wspierać wszystkie ruchy dekolonizacyjne. Kolejną firmą jest Amazon. Dziś kojarzy się przede wszystkim z zakupami, z mediami, czyli na przykład Prime, i z chmurą, AWS-em. I wydaje się, że Amazon będzie prawdopodobnie najbardziej wśród tych pięciu największych firm wspierał prawdziwie otwarty metaverse, bo on nie będzie zmuszony kontrolować ani doświadczeń, ani populacji, ani tożsamości tej populacji, ponieważ skorzysta z olbrzymiego wzrostu dzięki wykorzystaniu jego infrastruktury, zaplecza i cyfrowych transakcji. Co dalej? Jakby dzisiejszy internet jest kopalnią danych, a metavers przyniesie zarówno więcej danych, jak i większe zyski niż dzisiejsza sieć. A nikt nie zarabia na danych lepiej w skali globalnej niż Google. Google jest też liderem w indeksowaniu świata fizycznego. Chyba w realu działa około 10 tysięcy osób indeksujących na przykład na potrzeby Google Mapsa. I Google też odnosi największe sukcesy na rynku oprogramowania i usług cyfrowych, akurat poza Chinami. Obsługuje też najczęściej używany system operacyjny Android i ma jedną z najbardziej otwartych platform komputerowych wśród tych głównych konsumenckich. Google też
aktywnie tworzy rozwiązania, na przykład mobilne glasy, które nam te doświadczenia sprawiły, że te doświadczenia 3D są jeszcze bardziej przenośne. Google zrobił też krok w stronę digitalizacji domów dzięki asystentowi swojemu i dzięki pakietom też Nest i Fitbit. I Metaverse będzie prawdopodobnie jedyną inicjatywą, która będzie mogła połączyć wszystkie dotychczasowe inwestycje Google'a. W plejadzie metaversalnych gwiazd specjaliści raczej nie widzą Apple i prawdą jest, że firma z Cupertino obsługuje drugą co do wielkości platformę obliczeniową ery nowożytnej i zdecydowanie najcenniejszą, a tym samym największe sklepy z grami na świecie, co oznacza również, że ona jakby najwięcej płaci deweloperom, więcej niż ktokolwiek inny. Inwestuje też w urządzenia AR-owe i taką jakby tkankę łączną, która będzie mogła wspierać Metaverse, na przykład Apple Watch albo AirPodsy, ale wydaje się, że budowanie takiej otwartej przestrzeni, w której tak dużą rolę odgrywają twórcy, gdzie każdy może uzyskać dostęp do pełnego zakresu API danych użytkownika urządzeń, że to jest totalnie sprzeczne z etosem i strategią biznesową Apple. Apple prawdopodobnie będzie dostarczało zasoby, dzięki którym zachodni świat wejdzie w Metaverse, ale nie będzie miał aspiracji, żeby przejąć takie kierownicze stanowisko głównego operatora tych doświadczeń. Mamy też mocnych graczy spoza tej wielkiej piątki internetowej. To jest na przykład Unity. Jeżeli Metaverse wymaga szerokiego współdziałania zasobów, doświadczeń i wspólnych interfejsów API, Unity będzie odgrywać fundamentalną rolę. Ten silnik używany jest przez ponad połowę gier mobilnych teraz. Jest jeszcze szerzej wdrażany w rzeczywistych przypadkach renderowania czy symulacji, na przykład w architekturze, w projektowaniu, w inżynierii, w filmie i wygrywa z Unrealem. Obsługuje również jedną z największych cyfrowych sieci reklamowych, ale nie ma sklepu, nie ma systemu kont i nigdy też nie prowadziła prawdziwego, bezpośredniego doświadczenia z konsumentami. Jednak wpływ Unity na standardy, czasy gry i tworzenie treści jest tak duży, że trudno sobie wyobrazić, że Unity nie zostanie przejęte i zintegrowane z głównym graczem technologicznym, z szerszymi zasobami. Wśród firm, które będą miały znaczenie, wymienia się też Epic Games, Valve i Nvidia. Nvidia buduje już swój metavers dla graczy, który nazywa się Omniverse. I dziś wygodnie jest nam myśleć, że temu procesowi przewodzić będzie jedna firma, ale najprawdopodobniej Metaverse będzie wynikiem eksplozji innowacji. To oczywiście nie wyklucza lidera, ale istnieje też mnóstwo startupów, które będą próbowały zbudować wczesne doświadczenia w stylu proto-metaversu. My też cały czas te nasze doświadczenia prowadzimy z pozycji świata zachodu, a prawdopodobnie Metaverse w Chinach ukształtuje się na zupełnie różnych zasadach. Będzie bardziej scentralizowany i kontrolowany. W tej części globu dużo będzie miał prawdopodobnie do powiedzenia konglomerat technologiczno-medialny Tencent, który teraz publikuje większość zachodnich gier wydawanych w Chinach, ale też Nintendo japońskie i Square Enix. I Tencent jest też właścicielem 40% Epic Games. I to jakby tym chińskim akcentem chciałam zakończyć analizę rynku metawersalnego. I na koniec mojego meta-researchu zadałam sobie śmiałe pytanie, czy w tym metatrendzie też są jakieś trendy. I okazuje się, że i owszem. Mamy na przykład meta-trend spaces, czyli tworzenia wirtualnych przestrzeni właśnie sztuki gamingu, eventów i naszego retailu. I tutaj tym kluczowym przykładem jest ogród Gucci. Mamy trend Meta Lives, czyli przenoszenie naszych codziennych aktywności i nawyków do digitalu. Korzystanie też z digital fashion, tworzenie awatarów, kupowanie dóbr za NFT i taki ogólny well-being w cyfrowym wymiarze. Mamy trend biznesowy. To jest właśnie digitalizacja i biznesu, i procesów, i komunikacji na potrzeby biznesowe.
ale też gamevertising, coworki i VR i AR w sprzedaży. I ostatni trend to są społeczeństwa. Ten trend skupiony jest wokół relacji i ich rozwijania pod postacią na dziś awatarów, ale w ten trend wpisują się też metawersalne platformy społecznościowe, czyli na przykład IMVIEW, wirtualni influencerzy i ogólnie koncepcja decentralizacji treści. To już wszystko. Dziękuję Wam za spotkanie i mam nadzieję, że nasze cyfrowe bliźniaki może jeszcze kiedyś się spotkają w metaversum. A teraz chciałam Was zaprosić na krótkie Q&A. Może połączę się z Wami twarzą w kamerkę. O. Ja też wracam. Jasne, mamy jeszcze kilka minut na to, żeby przeprowadzić krótką sesję Q&A. Masza, myślę, że możesz już przestać udostępniać ekran. Ja przełączę nasz tryb tutaj do trybu Q&A. I w oknie czatu w prawym dolnym rogu jest taka zakładka tryb Q&A, także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało zadajcie je właśnie w tamtym miejscu. I jedno nam się już pojawiło. I za chwileczkę je wyświetlę. Jak najlepiej wdrożyć to w małym e-commerce? Pytanie od Magdy. Myślę, że najważniejsze to zrozumieć zasady, istotę metaversum, zrozumieć zmiany, które nas teraz porywają i rozumieć estetykę, w której obracają się nasi klienci. I tutaj akurat myślę o tym pokoleniu, które dopiero wyrasta. A najprościej wdrożyć w małym e-commerce, po prostu skorzystać z gotowych na rynku narzędzi, do których można podejść na zasadach SaaS-owych, czy to wirtualne przemierzalnie, czy to możliwość rzutowania produktów w fizycznej przestrzeni. Na przykład jeżeli sprzedajemy meble, mamy teraz szereg aplikacji, które umożliwiają nam wyświetlenie mebla w naszym własnym pokoju. IKEA na przykład ma taką platformę Places, Amazon ma swoje rozwiązania i powstają już niebrandowane rozwiązania, które mały e-com też w niedługim czasie będzie mógł przechwycić na swoje potrzeby. Ja tutaj nie znam, Magdo, twojej działki, ale to przede wszystkim rozglądałabym się na rynku, co jest nam udostępniane SaaS-owo i wpisuje się w ten metawersalny przełom. Okej, dobra, dziękujemy za tą odpowiedź. Widzę kolejne pytanie, wrzucam na ekran. Najwięcej przykładów dotyczyło branży fashion i sztuki. Co z innymi sektorami? Czy znasz może jakieś inne przykłady? Tutaj wymieniłam też przykłady ze sprzedaży produktów interior designu. Najbardziej ten obszar rozwija się dla przedmiotów, które kupujemy emocjonalnie troszeczkę, gdzie zwracamy uwagę na wygląd, gdzie ważny jest ten aspekt pożądania, aspekt marki. Na razie nie kojarzę jakichś mocnych przykładów z obszarów produktów, które kupujemy per specyfikacja, gdzie najważniejsze jest dla nas hardware, bo tutaj metaversum daje nam przede wszystkim możliwość ekspozycji i jakby doświadczania. Więc wszystko to, czego jakby te produkty, nad którymi dziś się zastanawiamy kupując, a jak one będą wyglądały na żywo, a czy to będzie pasować do mojego koloru oczu, a czy to jest faktycznie takie jak na zdjęciu i że tam, gdzie te cechy są najważniejsze, tam ten metavers w mojej ocenie jakby będzie przyspieszał, a produkty specjalistyczne długo jeszcze będziemy po prostu kupować, biorąc pod uwagę ich możliwości i ich możliwości. Okej, dzięki. Tutaj może kontynuując ten wątek beauty i fashion jest pytanie, czy można założyć, że rynek usług beauty i estetycznych, makijaże, paznokcie, tatuaże skurczy się i przeniesie do metaświata? Myślę, że założyć można. Ja tylko myślę sobie, że na przykład w tatu
mamy artystów, którzy zbudowali bardzo silne swoje marki personalne. Nie mam wiedzy, czy tak jak na przykład w mitycznych pazurach i w makijażu. W makijażu też. Pytanie, czy Metaverse też szybko nam dostarczy takie gwiazdy, które faktycznie będą tworzyły jakościowe produkty. Myślę, że to jest jak najbardziej ewolucyjne, a nie rewolucyjne, ponieważ na razie sami widzieliście, jak kanciaty jest Metaverse, jak dużo rzeczy jest umownych. I pytanie, w którym momencie te doświadczenie metaversalne będzie na tyle satysfakcjonujące, żebym ja bez obawy o jakość finalną mojego produktu na przykład zleciła metaversalnemu artyście tatu przygotowanie jakby stylizacji moich modeli na sesji na przykład, a nie powierzyła to w ręce fizycznego, znaczy twórcy działającego w fizyczności. Okej, zakończyłaś swoją prezentację tak zwanym chińskim akcentem. Jest Paweł z nami, który pyta, a co z Chinami i szerzej Azją? Nie było wskazań w prezentacji na firmy z tamtego regionu świata, które są, będą ważnymi graczami w Metaverse. Pytanie, no czy jesteś w stanie mówiłam wam odpowiedzieć? O Tencencie, który dystrybuuje większość cyfrowych dóbr na tym rynku. I to jakby ten metavers chiński może zbudować się w oparciu właśnie o Tencent. Okej. Jeżeli mam być szczera, to większego researchu w tym obszarze nie robiłam. Jakby to jest tak rozległy temat, że skupiłam się jednak na tym, co jest nam bliższe. Dobra, kolejne pytanie o sneakersy. Czy za sneakersy, o których była mowa, było zapłacone dolarami? Faktycznie z jednego konta ubyło, a na innym przybyło? Czy może to były transakcje kryptowalutą i przeliczone na dolary? Pytanie, czy mamy wiedzę w tym temacie, tak szczegółową? Nie mam pojęcia, ale jakby myślę, że to nie były tylko dolary, bo były to produkty kupowane w dużej mierze przez early adapters, ludzi, którzy w cyfrowym świecie poruszają się super, super płynnie i dla których ta koncepcja decentralizacji jakby technologii jest bardzo ważna, więc myślę, że tam jakby płatności szły z różnych kierunków. Ale słuchajcie, jeżeli uda mi się znaleźć takie informacje, to dorzucimy to do źródeł w prezentacji, którą będziemy potem po naszym spotkaniu udostępniać. Jak najbardziej. I mamy kolejne pytanie. Pyta Adrian tym razem, czy można uznać, że najważniejszy będzie cyfrowy merch? Niezależnie od branży, zdaje się, że dla odbiorcy istotne będzie wyróżnianie się i afiszowanie tym, co lubimy i co nam się podoba. Czy nawet lodziarnia powinna mieć swój merch, żeby w nim istnieć? Moment, muszę się zastanowić. Pytanie jest rozbudowane. Po pierwsze, to jakby musimy zaistnieć. O, musimy się stworzyć jakoś w metaversie. Więc tak, ten cyfrowy merch będzie na jakimś fundamentalnym poziomie bardzo, bardzo istotny. Nie wiem, czy to będzie w takim kontekście, jak wymieniłeś, że chcemy się afiszować i wyróżniać i mówić to, co lubimy. Myślę, że to będzie dużo bardziej prymarne. Po prostu będziemy musieli ustanowić byt metawersalny i do tego nam ten merch będzie potrzebny. I tutaj myślę, że podobnie jak w fizykalu naszym, że dla niektórych najważniejsze będzie to, jak wygląda i prezentuje się metaversum, a inny będzie inwestował w narzędzia, które poszerzają jego metaversalne możliwości na przykład, albo głębie doświadczeń. Okej, mamy też pytanie od Katarzyny. Myślę, że tutaj troszeczkę z innego sektora, ale być może Masza uda ci się odpowiedzieć. Jak instytucje państwowe, na przykład Urząd Miasta do 50 tysięcy mieszkańców może skorzystać na wejściu w Metaverse? Gdzie możemy szukać tu pola do działania i czy w ogóle? To może nie dam konkretnego rozwiązania, już mi trochę mózg paruje, ale mam wskazówkę. Urząd Miasta jakby stoi na czele miasta, a miasto to użytkownicy. Miasto to tożsamości.
o które można zadbać w tym cyfrowym świecie. Więc myślę, że Urząd Miasta z jednej strony na jakimś etapie rozwoju metaversum będzie odpowiedzialny za na przykład zabezpieczanie danych, bezpieczeństwo w metaversie i tak dalej. W sensie mówiąc, Urząd Miasta, duży skrót myślowy, razem z jego funkcjami, ale też Urząd Miasta może, przede wszystkim miasto organizuje eventy, miasto komunikuje do swojej populacji, miasto buduje populację wokół wartości dla nich bliskich. Na czele miasta stoi prezydent, który wybierany jest z tej, a nie innej partii politycznej. Myślę, że tutaj będziemy mieli, to będzie taka płaszczyzna właśnie socjologiczno-polityczna, jeżeli mówimy o takim wymiarze ciągłych akcji w metaversie. Jeżeli pomyślimy o obowiązkach, to będzie kwestia właśnie bezpieczeństwa informacji i tożsamości. A jeżeli myślimy o rozrywce, to tutaj jest to przestrzeń eventowa. I tym kończymy naszą sesję Q&A. To było już chyba ostatnie pytanie. Sprawdzę jeszcze, czy coś nowego się pojawiło. Nie pojawiło się, także ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci, Masza, za Twoją prezentację, za odpowiedzi na wszystkie naszym pytania. Widzom. Nieźle mnie challenge'owaliście na koniec. Tak, to prawda. A ja mam jeszcze jedną prośbę do naszych uczestników. O wypełnienie króciutkiej ankiety, dosłownie 2 minuty zajmie Wam odpowiedź na 3 pytania, które za chwileczkę Wam wyświetlę. I tak naprawdę to już koniec. Ja bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze. My się z Maszą już wyłączymy, a ja obiecuję, że ankieta będzie wisiała tylko przez 2 minutki. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydarzenia z serii e-commerce space.